Chciałam Wam pokazać zadanie ze statystyki opisowej, a dokładniej z wszechstronnej analizy struktury, gdzie chciałam Wam pokazać dokładniej, jak się oblicza, jak się bada asymetrię rozkładu za pomocą miar klasycznych. Generalnie, co to jest rozkład? No to jest to, jak rozkładają się kolejne, jak wygląda liczebność kolejnych przedziałów, bo mamy tutaj, jak widzicie, szereg rozdzielczy przedziałowy i czy on jest raczej asymetryczny w lewo albo w prawo, czy może jest dokładnie symetryczny. Już po samych liczbach, a mamy tutaj kilka przedziałów, widać, że najpierw jest liczebność 5, potem 13, 15, 16, 17, czyli w miarę wyrównana, a potem jest spadek do 7, 5 i 2. Czyli ja już bym sugerowała, że nie ma tutaj symetrii, raczej będzie jakaś asymetria, ale jakiego typu, to się zaraz dowiemy. I ja tutaj zapisałam to w ten sposób, że pierwsza kolumna to jest początek jakiegoś przedziału, druga kolumna koniec jakiegoś przedziału, a trzecia kolumna ile było liczb w określonym przedziale. Czyli powiemy, że od 21 do 29 było 5 liczb, od 29 do 37 było 13 liczb, czy od 53 do 61 było 17 liczb. I teraz po kolei będziemy musieli stworzyć kolejne kolumny. Pierwsza dodatkowa kolumna będzie to środek każdego przedziału. Oznaczenie to jest XI z takim kółeczkiem u góry, a to jest dosłownie środek, czyli liczba dokładnie pomiędzy początkiem a końcem przedziału, a więc ja bym powiedziała, że to jest średnia arytmetyczna z obu tych liczb, czyli 21 plus 29 na 2 dzielone, czy 29 plus 37 na 2 dzielone. Także wyjdą po kolei te liczby, możecie sobie posprawdzać, jak u Was to wychodzi. Kolejna kolumna, którą musimy stworzyć, na pewno to jest środek przedziału razy liczebność, czyli razy ni. XI z kółkiem razy ni, czyli faktycznie mnożę tą kolumnę razy tą i wyniki tutaj wpisujemy. Czyli przemnażam. 5 razy 25 daje 125, 7 razy 65 daje 455 i kolejne kolumny zaraz sobie omówimy, na razie ja je tylko włączę. Powiemy sobie tak. Żeby w ogóle zbadać analizę struktury, ale za dokładniej asymetrię rozkładu, potrzebujemy policzyć średnią arytmetyczną, no chyba że już jest policzona. Ale zakładając, że mamy dane surowe, nic nie jest to policzone, liczymy średnią arytmetyczną. Oczywiście korzystamy ze wzoru na przedziały, no bo mamy dane zapisane w sposób przedziałowy. Więc bierzemy każdy środek przedziału, tak czytamy, każdy środek przedziału przemnażam razy każdą liczebność przedziału i na końcu sumuję. A więc tą kolumnę trzeba przemnożyć z tą kolumną, powstanie ta kolumna i na końcu ją sumować. I jak widzicie w ułamku jest zapisane, że średnia arytmetyczna to ta suma, ale podzielona przez liczebność ogółem. Ogółem mamy 80 jednostek, dlatego też możemy stwierdzić, że dzieląc tą liczbę przez tą, czyli podsumowanie tych dwóch kolumn, otrzymujemy średnią arytmetyczną równą 48,8. Oczywiście, jeżeli typowo zajmujemy się asymetrią, liczenie średniej arytmetycznej jest konieczne, jak mówiłam, chyba że już jest podany wynik, ale interpretacja, możecie ją wykonać, ale nie jest konieczna, bo pytanie dotyczyło asymetrii, a nie poziomu przeciętnego średniego. Drugi element, który jest nam potrzebny do asymetrii, to jest policzenie odchylenia standardowego. To jest zwykłe odchylenie standardowe, jak może liczyliście na wcześniejszych działach typu miary przeciętne czy zróżnicowania zmienności, ale w ramach przypomnienia. Pod pierwiastkiem zawsze mamy wariancję. Tak się nazywa ten wynik tego ułamka, który mamy pod pierwiastkiem, ale żeby mieć licznik tego ułamka, zobaczcie, przeczytajcie, co tu jest napisane. Środek każdego przedziału minus średnia, potem do kwadratu i razy ni każdego przedziału i dopiero na końcu suma. Oznacza to tyle, że muszę stworzyć na początek kolumnę, gdzie każdy środek przedziału będzie odjęty od niego 48,8 jako wynik średni. A więc 25 minus 48,8, 33 minus 48,8,
41 minus 48 i 8 i tak dalej. Tu wpisujemy wyniki, a że we wzorze na odchylenie standardowe potrzebujemy sumę takich różnic, ale podniesionych do kwadratu i przemnożonych razy liczebność, to zobaczcie, ten wyniczek ja mnożę razy niego samego, czyli podnoszę do kwadratu i przemnażam razy liczebność tego przedziału, a więc zobaczcie, każdy z tych wyników osobno podnoszę do kwadratu i każdy z osobna przemnażam razy liczebność, żeby otrzymać tutaj te wpisane wyniki i potrzebne jest podsumowanie tej kolumny, bo wzór na odchylenie standardowe będzie nam mówił o tym, że musimy sumować wszystkie takie przemnożenia, a więc suma tak zapisanej kolumny i podzielić przez sumę wszystkich ni, czyli po prostu małe n bez symbolu ni. Jeżeli takie coś już policzymy i wyciągniemy pierwiastek, czyli będzie to faktycznie pierwiastek ze 187,16, to wychodzi nam odchylenie standardowe. I teraz wchodzimy typowo w miary asymetrii. Chodzi o to, żeby policzyć współczynnik asymetrii, ja na początek, który jest oczywiście tą główną miarą asymetrii klasycznej, musimy policzyć tak zwany trzeci moment centralny. Przypominać to wzorem może Wam wariancję, tylko że różnicę od średniej mamy do trzeciej potęgi, dlatego jest to trzeci moment centralny, a nie jest to drugi moment centralny, który nazywamy wariancją. I trzeci moment centralny tu jest policzony. Zobaczcie, od środka każdego przedziału, czyli tutaj, odjęliśmy średnią, otrzymaliśmy ten tutaj zapis, ale teraz, żeby mieć tak zapisaną kolumnę, każdy ze środków, każdą z tych różnic teraz muszę podnieść do trzeciej potęgi i przemnożyć razy liczebność każdego z przedziału. Wtedy otrzymam następujące tu wyniki. Zawsze możecie zatrzymać film i sprawdzić, czy Wasze wyniki wyszłyby tak samo na kalkulatorze i potrzebujemy sumę tak podpisanej kolumny, bo zawsze w miarach klasycznych bazujemy na podsumowaniu każdej z kolumn, która jest ze znakiem sigma. Czyli suma tak podpisanej kolumny jest to te 50 968 przez łączną liczebność 80 i mamy wynik. Sam wynik tego trzeciego momentu centralnego nic nam nie daje, poza stwierdzeniem, że jest to asymetria prawostronna. Dlatego jeżeli wiemy, że badamy przychodnie lekarskie pod względem liczby pacjentów, to możemy jedynie stwierdzić wstępnie kierunek asymetrii. Czyli stwierdzamy, ponieważ ten wynik był dodatni, mówimy: rozkład analizowanych przychodni lekarskich pod względem liczby pacjentów w analizowanym okresie posiada prawostronną asymetrię rozkładu. Takie wywnioskowanie może nam jedynie powiedzieć taką informację wstępną. Najlepiej jest od razu policzyć współczynnik asymetrii, tak jak to widzicie. Czy Wy macie zapisane alfa 3 czy AS, ale ważne jest to, że policzycie trzeci moment centralny przez odchylenie do trzeciej potęgi. Jeżeli to konkretnie policzycie, ja tutaj zapisałam odchylenie jako do trzeciej potęgi, to trzeci moment centralny, czyli przed chwilą obliczona miara, musi być podzielona przez odchylenie standardowe, ale takie, które zostało podniesione do trzeciej potęgi. Wychodzi nam wynik 0,249. W tym momencie musimy sobie powiedzieć, że współczynnik asymetrii, ten taki klasyczny, zawsze zawiera się od minus 1 do plus 1. Sama wartość ujemna będzie wskazywała, że jest to asymetria lewostronna co do kierunku. Jeżeli asymetria dałaby wynik na plusie, tak jak tutaj, to powiemy, że asymetria jest prawostronna, czyli dodatnia. Ale jeśli chcemy określić, czy asymetria ma tutaj, daje nam duże zniekształcenie tego rozkładu, czy on jest bardzo zniekształcony w lewo, czy też w prawo, to musimy zobaczyć na wynik co do wartości względnej, czyli bierzemy przedział od 0 do 1 i dzielimy sobie. Od 0 do 0,3 mamy niewielką asymetrię, od 0,3 do 0,6 już umiarkowaną asymetrię, a powyżej 0,6 do 1 powiemy, że asymetria jest wysoka. W związku z tym na pewno kompletna odpowiedź jest taka.
Rozkład analizowanych przychodni lekarskich, czyli naszej zbiorowości, pod względem liczby pacjentów, czyli naszej cechy, w analizowanym okresie posiadał ten rozkład prawostronną, bo wynik jest na plusie, asymetrię rozkładu o niewielkiej sile. Dlaczego niewielkiej? Bo wynik tutaj zawiera się do 0,3. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania@projekty.wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania@projekty.pl. Kanał YouTube Plus Projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy. Jeśli jest taka potrzeba, możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek, co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.